Witajcie. Obejrzeliśmy już oprawę do... odprawę chyba do dwóch misji. Teraz nie pamiętam, bo robiłem to wcześniej i wkleiłem jak, na koniec filmu. Ale chodzi nam o Monolith. Z Mobiusa sądzą, że Monolith. Artefakt jest na świecie z... No i lecimy bez zbędnego wienia w bawełnę. Tak jak mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zergów. Szlak by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi protosów, kiedy będą zajęci zergami. Zergi pokonają protosów. To tylko kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. No i właśnie to lubię w StarCraftie, że nie masz tak, że a, masz bazę przeciwnika, znisz bazę przeciwnika, tylko tu, o, tu masz zergi, tu coś tam jeszcze innego wchodzi, tu masz ograniczony czas, a tu ograniczone zasoby, to tu musisz bazę przemieszczać. No po prostu, jeżeli chodzi o to, to Blizzard wykazał się kreatywnością i te misje naprawdę są różnorodne. Zwarty i... Mamy teraz do dyspozycji maruderów, tak? Dobra, kilka RK. Rozkaz otrzymany. I musimy pozbierać te relikty protosów ze względu na to, że potem... Dobra, tu są spajny, to ja tu nawet nie wchodzę na razie. Zergów jest znacznie więcej niż protosów. Wygląda na to, że... I widzicie przepychanie linii. Proszę, oto nasz plan. Musimy dostać się do artefaktu, zanim zergi zaleją całe to miejsce. Ostrzeżenie. Za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele protosów. Transmisja przychodząca. Dobra. Mam dla ciebie coś nowego. O, jeszcze drop maruderów, super. Maruderzy, najnowszy. Słoń jednak tutaj się nie opitala w międzyczasie. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, słoń. No, najlepsza pora na eksperymenty. Najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. Dobra, nie chcę marinów, wolę maruderów. Oni świetnie sobie radzą z ciężkimi jednostkami za pandemią. Ze względu na to, że używają granatów. Sanitariuszka się przyda, a nawet może jeszcze ze dwie. A gówno się przyda, bo nie mamy ten... po pierwsze magazynów, po drugie wyspanu. Śmiało! Czas ruszać! Także ani to w najbliższym czasie nam się nie przydarzy. Dobra, to zabieramy całe wojsko. Już po wykonaniu naszego ulepszenia zobaczcie, że Marines już posiadają automatyczną tarczę wbudowaną. Sanitariusz jest taki problem, że ta sanitariuszka zawsze jest. Zostaje z tyłu jak głupia, no i umarła. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Tak jest, komandorze. Tare! Nie mogę się doczekać. Dobra, chyba będziemy tutaj polegać głównie na maruderach. Z tego co patrzę. Ale ze dwie sanitariuszki, a resztę maruderami. Dopychamy. Hej. Nie zamierzasz chyba zostawić bazy całkowicie pozbawionej ochrony. Czemu nie? Jak na to? Maruder... Nie zamierzasz chyba zostawić bazy pozbawionej ochrony. Czemu nie? Pewnie. Dobra, chwilę będziemy musieli poczekać. Odnowić nasze oddziały. Jest już lekarz. Śmiało! No pewnie! Dobra, stacja inżynieryjna oczywiście wędruje do budowy, bo to
zrobienie upgrade'ów. Na każdą misję niestety jest toporne. Nie lubię tego, ale przynajmniej te większe upgrade'y typu właśnie tarcze, czy potem granaty spowalniające dla maruderów są zrobione w ten sposób. A dobra, tędy będziemy musieli się przebić, super. Ciekawe jak my to zrobimy. Czy to śmiertelne? Powiedz tylko kiedy. ERK gotowy. Jak tam się dostać? Chyba wiem. Chyba wiem, ale to taki nie wiem, czy ten chamski trik zadziała. Złe wieści? Dobra, niech się stworzy i zaraz zobaczymy. Jest już lekarz? No jestem tego ciekaw, czy mi się uda. Potrzebna selekcja rannych. Można, można. Tylko że mi brakuje teraz koszar. Zwarty i gotowy. Złe wieści? Co się dzieje? Już tylko kile. Chcesz ze mną zacząć? No tu idą Marines. Zobaczymy, najwyżej zmniejszymy poziom trudności, jeżeli nie będzie mi szło. Jeżeli o to chodzi, to jest, że tak powiem, wolna ręka. Nie zostawiaj mnie tak. Pewnie. Czas ruszać. Lepiej, żebym tego nie żałował. Popatrz tylko. Oczywiście. Jak niech będą maruderzy. Tutaj dwa reaktory i Marines. Śmiało! Ta! Nie ma mowy! Zablokowane! Lepiej, żebym tego nie załamał. ERK gotowy! Ci tam Marines idą. Rozbudowa ukończona. Rozwalmy coś. Dobra. Marnujemy. To ruszamy czas. Dalej. Gotowy do akcji. Czekam. Razem jest atakowany. No nie żartujcie sobie. Ja tu tak sobie to ładnie uknąłem. Szeregu, chłopaki! Dołożyć komuś? Czekałem na ciebie. Wydasz jakiś rozkaz? Ulepszenie opracowane. Dawaj. O, zaczyna się. To lubię. Tempo. Zaraz wyrwę chwast. No i zobaczcie, no nie mamy za bardzo nawet jak się tu... Co się dzieje? Dawaj, bo zaraz się spali. No. Wydasz jakiś rozkaz? Potrzebne dodatkowe magazyny. Ta. Dołożyć. Dobra, i cały oddział ciągniemy, nie? O, zaczyna się. Damy chyba radę. Czekałem na ciebie. Przyjąłem. Jasne? Potrzebne za mało minerałów. Dołożyć komuś? Oczywiście. Rewelacja. Pozdrawiam.
Dobra, nie tak dużo jednostek straciliśmy, się przebiliśmy jednak. No chodźcie tu, chodźcie tu. Za mało minerałów. Przydałaby się nam pomoc. To twoja forsa. Wydasz jakiś rozkaz? A ten co tu robi? Wracać. Do roboty. No kierwa. Zergi zaraz skończą chyba. Dołożyć komuś? Nie, dobra, tam jest cała baza. Jeszcze. Dlaczego nie? Się robi. Lepiej, dobra, żeby... jest jednostek. Straszyłeś mnie. Kupa roboty, co? Za mało minerałów. Ta jest. Oczywiście. Nie mogę się doczekać. Dlaczego nie? Dawać, dawać, bo czas mi się kończy. Czekałem na ciebie. Gotowy. Dajcie tego jednego, a reszta zasuwa. Ze mną zadrzeć, chłopcze? Widzę, że się problem zaczyna. Wydasz jakiś rozkaz? Szeregu, chłopaki. Dołożyć komuś? W porządku. Dobra, już tego ostatniego artefaktu nie będę szukał. Nie będę go potrzebował, to go sobie znajdę. Po prostu, dobra, ale tutaj się chyba trochę odbudowali. Ale gdy bile idą po prostu na śmierć. Gotowy do akcji. Że nie wiem, jak długo przytrzymają i nie mogę za bardzo na nich liczyć. No muszę chyba sobie poradzić z tymi jednostkami, które mam. Dobra, to co mam musi mi wystarczyć. Oczywiście. Tylko spokojnie. Uwaga, idzie się. Baza jest atakowana. A nie. Twoje kamp są atakowane. Się robi. Dobra. Ogarnięte. O, albo i nie. Wciągnijmy ich na taler i może co. Już tak powiem, fuck. Jesteśmy w dupie. Tego się nie spodziewałem i myślałem, że sama baza wystarczy, dobra. Ruszać. Trochę przypał. Dobra, widzimy się jak naprawię to. Schodzimy na normalny, bo chyba nie. Nie, próbujemy na wysoki. Widzimy się za chwilę, jak ja to powtórzę. Jestem już na tym felernym etapie. Razem z większą arą. Być może nawet mi się uda. Się doczekać. Dawaj! Siebie! Ja czekajcie, bo tak chcę. Oczywiście. By stąd się od razu wydostać. Co to? Tak jest, komandor.
No, udało się. Jezus, ale to trudne było. W drodze po artefakt. Na tym samym poziomie trudności jednak mi się udało zrobić. Po prostu większą armię przygotowałem i tyle. I bunkier w bazie zbudowałem. Mamy to, po co przylecieliśmy. Resztę zrobiłem tak samo. Zapomniałam już, jaki jesteś pomysłowy, Jim. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Kerrigan. Lecimy dalej. 110 tysięcy plus kilka punktów do badań nad podróżami za 4 zebrane artefakty. Coś się załadowało? Coś się nie załadowało. Albo uszkodzony zapis w archiwum. Zabawne, skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie. Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrzy. Ja tam się jej nie boję. Nawet nie wiesz, kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla Jima. Oni kiedyś byli sobie bliscy. Chwileczkę. Chcesz powiedzieć, że byli parą? Najwyraźniej kiedyś była inna. Później zabrały ją zergi i zamieniły w to coś. A Jimmy czuje się za to odpowiedzialny. Sam nie wiem, co zrobi Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko jedno. No, także Jimmy będzie prawdopodobnie chciał uratować Kerrigan, a Tychus woli ją skasować, bo mniejszy zachód z tym. Przyłapałem Tychusa, jak włamywał się do naszego systemu. Sprawdzał Kerrigan. Nie wiem, w co pogrywa, ale nie można mu ufać. Matt, znamy się z Tychusem kopę lat. W niejedną kabałę się razem wplątaliśmy. Kiedy wreszcie dosięgnęła nas ręka sprawiedliwości, on dostał w tyłek za nas obu. Nie wydał mnie. Ja dostałem drugą szansę, a jego zapuszkowali. Rozumiem pańską lojalność, komandorze, ale... Jestem mu to winny, Matt. Niech tak zostanie. Tak jest. Pewnie już słyszałeś, Raynor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z zergami i z Dominium jednocześnie na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz, przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki. Ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobre Mai Tai. Pewnie, mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować. Cudowny z pana człowiek, panie Hill. Na razie zamknę i zmienię ustawienia, jeżeli chodzi o dźwięk, bo dopiero się skapnąłem. Muzyka jest ściszona. Głosy są na maksa, nie wiedzieć czemu. Jest strasznie cicho.
A ustawmy tak. Oczywiście StarCraft 2. Myślę tak, że ściszymy sobie dźwięki otoczenia. Ale głośność główną mogę podnieść. Ściszymy dźwięki otoczenia i dźwięki interfejs, efekty dźwiękowe. A co to będzie? Muzykę tak samo. Interfejsu. I ściszymy samą grę w sobie. Powinno być teraz lepiej. Jeszcze chyba to jest za głośno wszystko. W ten sposób powinno być lepiej. Ja powinien być słyszalny, a dialogi powinny być głośne. Nawet mogę być jeszcze głośniej. Raz, dwa, trzy. Powinno być już dobrze, ale jak mówię, robię to po trochu na ślepo. Zakończyliśmy misję, także można chyba porozmawiać ze wszystkimi członkami załogi. Przybyłeś od najemników. Miejsce. O, teraz powinno być dobrze. Mamy wynajęte wieprze wojny. Kurde, jak się zgłosi. Ustawienia. Dobra, zmniejszymy do połowy. Przejdźmy do interesów. Teraz nie powinno mnie zagłuszać. Albo będzie zagłuszać. Czy to jest za to odpowiedzialne? Opcje. Muzyka to może być na tych, ale tutaj jeszcze ściszymy. Wielu chłopaków jest gotowych do walki. Za odpowiednią cenę. Nie, to jest po prostu tak głośno. Ale podgłośnienie dialogi teraz powinno być wszystko bardziej słyszalne. Teraz ja jestem za głośno. No wybaczcie takie skoki, ale... na żywca najlepiej to wyregulować. Jak zatrzymać? Nie. Ale mamy tutaj młot spółka ZU i wieprze wojny, które to są jednostkami najemnymi i one mają większe statystyki. Są zsyłane na pole bitwy natychmiastowo w wybranym miejscu, aczkolwiek mamy ograniczoną liczbę ładunków i normalnie zużywają zaopatrzenie. Twoi kolesie z fundacji nie napomknęli ci, że królowa Ostrzy także chciałaby położyć łapę na tych artefaktach? Hej, oni tylko przydzielają mi misję. Tak w ogóle to o co chodzi? Rozwalenie tej szmaty każdemu wyjdzie na dobre. Myślałem, że chodzi ci tylko o pieniądze. Nikt nie mówi, że nie mogę pomóc ludzkości i przy okazji dobrze na tym zarobić. Racja. No, a ty jak zawsze myśli tylko o interesach. Możemy sobie na automacie pograć, ale to zrobimy po prostu, czy jakiś odcinek specjalny, czy coś. Kłania się państwu Donny Vermillion na żywo w UNN. Dzisiaj porozmawiamy o słynnej królowej Ostrzy. Naukowcy oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni Zergów może być tak naprawdę zainfekowaną Terranką. Zgadza się, Donny. Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni Zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy Terranami a Zergami? Donny, do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych dowodów na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę. Słuszna uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie. Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, królowa Ostrzy musi zostać wyeliminowana. Spójrzcie na tą kartkę pod telewizorem. Nie strzelać w ekran. Wiadomo, że jak na statku i w kantynie każdy ma przy sobie broń i no... mogą się dziać ciekawe rzeczy. Myślę, że nie tylko broń, ale jak ekipa techniczna, gwoździarki i... chyba powinienem z tym zastopować. Spinacze. Załoga pewnie myśli, że to fajne, czy coś. Jimmy, pomyślałem, że mogą ci się spodobać. Te zergowe szpony wygrały.
parę lat temu w konkursie łowieckim. Może przyniosą ci szczęście. Joyray, właściciel i szef baru Joyray na Marsarze. Pes, telewizor dopisuję do twojego rachunku. Tak, bo zastrzelił Strzelił w telewizor. Cały Jim Raynor. Co tam na mostku? Wszystko w porządku? Ponowna konfrontacja z Kerrigan po tych wszystkich latach? Musimy ją powstrzymać, Matt. Nieważne, za czym ona goni. No cóż, dzisiaj udało nam się nieco pokrzyżować jej plany. Najwyraźniej Kerrigan zależy na tych artefaktach. Pytanie brzmi, dlaczego? No też ma swój interes zapewne. Opancerzony kombinezon piechoty 5-4. Choć kombinezon maruderów to zmodyfikowany skafander wypalaczy CMC-660, to w tej jednostce nigdy nie było tylu kryminalistów, co wśród tamtych. 47% maruderów nigdy nie przebywało w więzieniu, a jedynie 23% oskarżono o morderstwo. Automatyczna ładowarka granatów maruderów pozwala w szybkim tempie wytwarzać i ładować setki standardowych granatów Punisher. Słon ma taką postawę marudera. Tylko że oczywiście zdecydowanie mniejszą. Co mamy w zbrojowni? Dobra, w bazie mamy neostalowy bunkier. Ataki maruderów spowalniają życie dla maruderów. Teraz właśnie się zastanawiam, czy może Marines pod ten... trochę podkopiemy. Chyba tak zrobię. Na razie ulepszymy Marines, bo oni są jakby główną siłą napędową naszej armii.